Otwieraj! Bo otworzymy za ciebie! Dajcie mi spokój! Muszę dotrzeć do kierowcy przed nimi. Hej MJ, sorki za tamto. Miałem do czynienia ze Skrubol. Znowu. Ostatnio w twoim życiu jest sporo kobiet. I każda to wyzwanie. Poza tobą oczywiście. Uważasz, że nie stanowię wyzwania? Nie. Chyba, że chcesz, żebym tak uważał, to wtedy rzucasz mi same mądre i dobre wyzwania. Zgrabnie. Dziękuję. Okej, wracam do planów Hammerheada. Zadzwonię, gdy wymyślę jakieś wyzwanie. To ja pohuśtam się po mieście i porobię jakieś spajderowe rzeczy. Do wszystkich, kierowca ciężarówki potrzebuje pomocy w dzielnicy finansowej. Otwieraj! Bo otworzymy za ciebie! Dajcie mi spokój! Muszę dotrzeć do kierowcy przed nimi. Dalej! Rozwal te drzwi! Wolałem was, gdy zajmowaliście się gospodarką odpadami! Tak! Bierz ich, Spidey! Uważaj! Słyszałem, jak dzwonią po posiłki! Wezwijcie wsparcie! Cóż, kardio mam na dziś z głowy. Dzięki, Spidermanie. Było blisko. Zajmiemy się resztą, Spidey. Sprzęt nigdzie się nie wybiera. Hej, MJ, co tam? Zbiry Hammerheada atakują placówkę wysyłkową Oscorp przy Seaport. Dobra, pędzę tam. Pytanie. Wiemy, że Hammerhead zdążył już ukraść większość broni Sable i sporo wyposażenia z policyjnego magazynu. Teraz kradnie Sable sprzęt, który miał jechać do Simkarii. Gdzie on to wszystko trzyma?
Pojęcia nie mam. Gdybyśmy znali odpowiedź, moglibyśmy go odciąć od zapasów. Może jak naniosę działania jego zbirów na mapę miasta, uda mi się ustalić adres. Dobry plan. Hej, no więc poczytałam więcej na temat sytuacji w Simkarii. Rządzący tam dyktator atakuje własny lud. Sable próbowała samodzielnie zbroić rebeliantów, żeby mogli się bronić, ale przegrywa. Czyli Hammerhead kradnie to, co jest jej naprawdę potrzebne. Dlatego jest taka wściekła i zdesperowana. Może, choć wydaje mi się, że ona zawsze jest wściekła. Dam znać, jak się czegoś dowiem w tej placówce.